Cześć, dzień dobry wszystkim serdecznie. Mówię do Was szeptem, bo obok śpi synek. Jest bardzo wcześnie rano i dzisiaj wybieramy się do Polski i będziecie mieli okazję spędzić z nami dzień. To znaczy mam nadzieję, że nam się uda spędzić razem dzień. Ja już się właśnie prawie wyszykowałam, zrobiłam makijaż, wykąpałam się. I przy okazji chcę Wam pokazać skład kosmetyczki. Znaczy co zabieram ze sobą właśnie na wakacje. Lekki krem brzozowy. Nie biorę kosmetyków takich do pielęgnacji włosów i ciała, bo to pewnie moja mama. To podkład Rimmel. Mam tutaj bronzer i oświetlacz od Charlotte Tilbury. Korektor pod oczy i różne inne miejsca, perfumy. Jedno z moich ulubionych, które niestety się niezbyt długo trzymają, ale zapach jest piękny. Kilka pędzli z Real Techniques od Hakuhodo. Wziąłam też krem dla mamy, bo on mi się nie sprawdzał. Może mamy się sprawdzić akurat. Jakieś chusteczki mokre, temperówka, co tutaj jeszcze mam, błyszczyk z Maka, tuż do rzęstaka miniaturka, kredka Catrice, kredka do oczu, cień w kredce też z Rimmel, jakieś pomadki, środki przeciwbólowe. No, zaraz musimy budzić małego, to będzie pewnie trudne. Życzcie nam powodzenia. Jeszcze zobaczcie, jakie piękne dostałam kwiatki od koleżanki, które już mi kwitną żonkile. Takie one są karłowate, ja nie wiem czy widzicie, ale to jest rozmiar mojej dłoni. One powinny oczywiście troszeczkę wyżej wyrosnąć, ale przynajmniej nie opadają. Miało zakwitnąć jak wrócę z Polski, ale troszeczkę się pospieszyły. To nic, pięknie wyglądają. Zdążę jeszcze zjeść śniadanie. Zrobiłam sobie bułeczkę z masłem i z dżemem moim ulubionym truskawkowym. Tak wygląda. I tutaj mam herbatkę, zaraz dodam do niej mleko. I patrzcie jak nasz Batman śpi. Dzień dobry. Wakey, wakey, Batman. Dzień dobry. Ujajujaj, dzień dobry. Tylko musimy się ubierać, bo już jest późno. Żeby cię tak spał z chęcią, jak my chcemy pospać. Tylko nam jest samochód. Samochód? Samolot. Samolot, that's something. O, James, a gdzie my jedziemy? Do kogo my jedziemy? Synku? Do you know where we're going? You... Dziadzia. Do dziadzia? A do kogo jeszcze jedziemy? Baba. Do baby, tak? Cały dzień, znaczy od kilku dni już o tym mówi. Już jesteśmy w samochodzie, jeszcze długa przed nami do lotniska. Ale mam nadzieję, że niedługo tam dojedziemy. Nie ma korków, bo jest jeszcze rano. Gdzie jesteśmy? Ciuciu. Ciuciu? Nie takie ciuciu. James ma włosy jak Boris Johnson. Jesteśmy na lotnisku i kolejka jest gigantyczna. Cześć, powiedz hi. Już jesteśmy na podprawie. Jak tam? Hej! Dzień jest wykończona, to dopiero początek naszej podróży. Włosy mamy zmiany. Tutaj mamy ogromne stoisko Maka. Nie, ja nic nie potrzebuję. Padła mi bateria w aparacie. Tutaj strefa wysłowa jest o wiele mniejsza niż na innych lotniskach. Ja jestem na lotnisku, ja nie wiem czy powiedziałam. Mamy Dixon z takimi skrzynkami, będzie trzymać pewnie trochę. Pójdę. Ja już muszę iść do mojej bramki w sumie. Tej czekoladki. Warszawa. 20. Okay. Co masz, serek? To będziesz jadł serek? Patrzę, że nasza fryzura jest tak zmęczona i spracona. Ale już jesteśmy w samolocie. Wee! Do kogo my jedziemy, Sroku? Do kogo jedziemy? Do dziadzia? Tak? O, wow! I traktor! I będzie traktor? I co jeszcze będzie? Kał! I krówka? I co jeszcze? Baba! I baba! Baba też będzie! Dobra! Do jedzenia. Tutaj mama już podjada mi. W precie kupiłam kanapkę taką z szynką i z jajkiem. Proszę, czy mi porywa. Mam jeszcze mam jeszcze rodelikę z migdałami, ale go nie widać. Miałam jeszcze kawę, ale niestety kawa się wylała. Mamy wodę i wsiankę dla mama. Mam nadzieję, że pani da nam wodę ciepłą, żeby ją zrobić. Gdzie jest najlepsze miejsce do zabaw? Pod fotelem tam chyba jest najwięcej miejsca. James wytrze wszystkie kurze możliwe pewnie. Hej!
bardzo ładne ujęcie z do Alety w samolocie. James, zrobił się, tak? Poprosi mamy, żeby zrobić sisi. Daj buziaczka, mamy się szybko. Chodźcie, my poprosimy panią o ciepłą wodę. A pomachaj, pomachaj, szybciutko, pomachaj. O, dzieje. Gdzie? Wcale się nie dziwię, że moje uszy mi pękają, bo zobaczcie, jak napoczniała puszka wsianki od ciśnienia. Jeszcze czekamy, żeby nas zaserwować. Nie wiem, która godzina jest. No. Nie mam tego sprawdzić, ale chyba jeszcze za 1,5 godziny lotu. Na mały kontynuje. Został sianka, ale jest tak gorąco, co się... Mam nadzieję, że się nie oparzy zaraz. A ja pozdrawiam panią Olkę z samolotu, panią stewardessę, która jest moją łaską. Która właśnie ona nalała wodę do kubeczki, dała łóżeczkę, także dziękuję mi bardzo. Balansowanie na kibę. Mało wątpliwości. Proszę, powiedz dziećmi. Olek siedzi. A gdzie twoja dziewczyna? Nie ma twojej dziewczyny? Może innym samolotem leźcie, co? Już jesteśmy w Warszawie i lecimy. Ani wózka, ani bagażu jeszcze nie mam. Dobrze, że mam, chodź, bo ja mi da radę go teraz nosić. Chodź szybko, babcia czeka z wujkiem, chodź. Chodź, idziemy już niedługo, chodź. Jakiego Jamesa nie widujecie za często? Chodź! Chodź! Ja dosłownie przed sekundą odebrałam muszę bagaże. A tutaj James wsiadł do wozu, ambulansu. Teraz nas pani wygoni. Tędy w las. Jedziemy. Ja wiem. Dziadzia samochód, a gdzie jedziemy? Powiedz halo, halo. Halo, halo. Mobilki, mobilki. Halo. Mobilki, mobilki. Halo. 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 Mobilki, mobilki. Jak tam na drodze? Ale jesteś kierowcą, ale nie stukaj tak. Gdzie jedziemy, synku? Dziadzia! Do dziadzi, tak? Aha. A gdzie my zajechaliśmy? Na kebaba? Dziadzia! Zaraz jedziemy do dziadzi. Nie wkładaj do buzi kluczy, no co ty? Czekamy teraz... Czekamy teraz właśnie, żeby zjeść. Rozdrabiamy. I jedziemy do Białego Stoku! Ja dzisiaj pożyczyłam od mojej mamy buty kurtki. Patrzcie, jaka moja mama jest modna w New Balance. Mamy szczęście, mam czasem rozmyć. Tutaj Aleneczek obok mnie, a tu babcia pchała wózek. Sposób do... To ten czadek zrobił tobie, uwiązał się. Kolejny dzień z naszej polskiej przygody i ja zaraz jadę do fryzjera w Radiu Madonna. Ciekawe, czy nie zablokują tego filmu przez ten kawałek muzyki. Życzę powodzenia! Będziesz robiła, mam? Nie? Nie chcesz, że mam? Gdzie on pójdzie, myślisz? Wyszło piękne słonko, a przed chwilą lało. Ja mam całe plecy mokre, całe spodnie z tyłu mokre. Spodnie za piękno kłócił. To nic. Byliśmy właśnie w Podlasiaku, zjęliśmy obiad. James nie chciał jeść. W tamtym roku pokazałam wam kiermasz i w sumie też jest, tylko jest poniedziałek. Tak jeszcze. Nie wiem, czy oni się rozkładają, czy to już normalne tak będzie. Ale domyślam się, że wczoraj był ważniejszy dzień. Ja wam nie pokazałam jeszcze mojej fryzury nowej, z rozjaśnionymi, znaczy z takimi refleksami. Bo pod słońce robię chyba, nie wiem, czy to widać w cieniu, czy nie. Efekt jest bardzo minimalistyczny, podoba mi się. Myślałam, że będzie troszeczkę bardziej może jaśniej, ale zobaczymy. Może mi się jeszcze zamani do wyjazdu i poprawię trochę, zrobię jeszcze jaśniejszy po prostu kolor. Uważajcie, bo schodzę po schodkach, muszę uważać.
No i teraz idziemy do Empiku, tak mamo? Ja już zrobiłam zakupy w Superfarmie. I w, nie w Superfarmie, tylko w jeden z aptek. I w Osmanie w Hebe też byłam. Pusto, co? Tam pani karmi gołąbki. A, jak fajnie, jak słońce świeci. Podobno w czwartek ma spaść śnieg, nie wiem, czy to prawda, czy nie. O, panie. Zimno mi się robi przez to, że mam mokre plecy i spódnie same. Ale już tutaj Empik jest, zaraz idziemy. Dzień dobry, w kolejnym dniu naszej wyprawy do Polski. Dzisiaj jedziemy do babci na wieś. Ja pożyczyłam fufajkę od brata i też szalik od siostry. Tak, idziemy zobaczyć traktor, jakbyście nie widzieli. Tak, i przyczepa. Mam nadzieję, że tam też będzie przyczepa, synku. Coś jeszcze będzie? Może, możliwe, że będą krowy. Czemuś już mówię o tym od kilku dni, jak zresztą pewnie też wy zdążyliście zauważyć. No i właśnie jesteśmy w drodze. Pogoda w Polsce jest zimowa, chyba na święta Bożego Narodzenia przyjechałam, a i na Wielkanoc. Dlatego musiałam pożyczyć kurtkę właśnie od brata, szalik. I mam plecak też od mamy, żeby było nam wygodnie. James jest trochę śpiący, mam nadzieję, że zaraz zaśnie i dopóki dojedziemy, to już się wyśpi. Właśnie przed chwilą zjechaliśmy w stację benzynową i tata zatankował, chciał zatankować ze 100 wy tato, ale przelał 57 groszy, tam kropelkę poleciało i wyobraźcie sobie, że ani tata, ani ja nie mamy pieniędzy w ogóle przy sobie. Ja przeszperałam cały samochód i zawsze tutaj się gdzieś jakaś reszta wala, a tu jak na złość nic nie było. A ja właśnie przecież miałam inną kurtkę, bo zazwyczaj mam też w kurtce pieniądze i na pewno dzisiaj miałam rano, ale nałożyłam brata kurtkę, ale tutaj nic nie ma. Ale na szczęście pani nam opuściła ile? Bo ja jeszcze na podłodze znalazłam 20 groszy. 30 groszy nam darowało, odłożyła z takiego pudełeczka. A James miał spać, ale jeszcze nie śpi. Mam nadzieję, że on, ja w sumie przysnęłam chwilę, a on jeszcze nie zasnął. No, także taka historia ze stacji benzynowej. A i dziękujemy pani oczywiście za 30 groszy opustu. Po bardzo, bardzo długiej przerwie. Dzisiaj już jest Wielka Sobota, a ja nie nagrywałam dla was filmów przez kilka dni. To z tego względu, że byliśmy zimni przez jakiś czas, mały jest chory. Jak widzicie, w Polsce przed Wielkanocą panuje zima, ja mamy kurtkę zimową. Dobrze, że... I teraz właśnie wracamy z takiego ryneczku. Kupiłam mojej mamie bazie i idziemy na plac zabaw z Jamesem. On się trochę nam rozchorował. Na szczęście dostał lek w odpowiednim czasie, już mu przychodzi. Ale miał anginę. Słuchajcie, James Red nigdy nie choruje tutaj. Nie wiem, czy to z podniecenia, czy zmiany klimatów, ale nieważne. No to te małe plac zabaw obok. Zaraz idziemy. I już jutro wracamy do domu. Ja mam wysiłek, żeby się wspiąć na górę. Dalej, dalej! A ja mam ci pomóc? Sam dasz, ale szybciutko. Wspinaj się. Tutaj z panem, bo było mokre śliskawka, z panem wycieraliśmy w płocie czoła. I coś tam zaglądasz. Jaka pozycja. I udało nam się wytrzeć do sucha. I teraz mogą zjeżdżać sobie dzieciaki. Chociaż takie chmury są, patrzcie. Że zaraz na to wygląda, że będzie chyba padał deszcz znowu. A rano było tak pięknie słoneczne, dlatego z nim wyszłam. No szybciutko. I jeszcze muszę zaraz jechać do sklepu i kupić, wiecie co, mleko w proszku. Nie widziałam nigdy w Anglii. Także, a wczoraj byłam u kumpeli. Brawo! Super! Jeszcze raz! Wczoraj byłam u kumpeli i zrobiła taki pyszny blok czekoladowy. Pomyślałam, że Gawa zaskoczy takim blokiem. Proszę bardzo! Pęci nie ma! Proszę pana, czy mogę kupić bazie? Chodź tutaj, chciałabym kupić te kwiatki. Ile kosztują? Ile? Muszę dać dla pana pieniążki, to poczekaj, proszę poczekać. O, proszę bardzo. Proszę. Tyle wystarczy? Tak. Dziękuję. Jaka szybka sprzedaż. Jakie ładne bazie mama kupiła. O, cześć. Cześć. Powiedz cześć. Oczywiście nie chciałam rękawiczek. Zaczął padać.
właśnie. Jak to można zmienić właśnie? Gdzie ty? Ale jesteś kierowcą autobusu! Ale poczekaj, ciebie nie widać! James! James! Ale to jest duży autobus! All day long, the wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Jakie tutaj jest dziwne lustro. Mamy kolana wypane. A tu jest jeszcze jedno. Trochę zniekształcają, nie powiem. A co tutaj jest? Herbatkę będziemy mieć? Tak. Okay. Party time? Już jesteśmy w samolocie. Teraz siedzimy przy oknie. Oj, powolutku, nie krzycz. Proszę. Nie. Wyglądamy tak samo. Ubraliśmy się. To jest najwygodniejsze ubranie. Poczekaj, synku, o co chodzi? Proszę. Proszę. Ale chcę wam pokazać, że kupiłam malec do siedzenia, aż wstyd. I ten w sumie samolot chyba jest gorszy jakoś. Zdecydowanie niż ten, którym lecieliśmy do Polski. Ale to nic, abyśmy dolecieli, to jest najważniejsze. Tutaj James jest przy oknie z wielkim siniakiem na czole. Wczoraj się wywalił. Oj, gorąco mi. Ale mam nadzieję, że może wcześniej wyjedziemy, może wcześniej dolecimy. W Warszawie pogoda, jak nie zdążyłam wam tego pokazać, ale kiedy jechaliśmy w samochodzie, było tak, raz padał śnieg, raz padał deszcz, raz świeciło takie słońce, że musieliśmy wyciągać okulary przeciwsłoneczne, także wszystkie jak w kwiecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata i to naprawdę się sprawdza. No. Ja tak wyglądam dzisiaj na moim sobie. Mam zestaw, wiecie, książki na podróż. James ogląda filmy nasze stare, też które nagraliśmy tutaj. Proszę, a co trzeba powiedzieć? Proszę. Dzięki mami. O, nauka nie poszła w las. Życzcie nam powodzenia. Już jesteśmy w domu. James wita się ze swoimi zabawkami. Ja muszę wam pokazać moje kwiatki, które z tych wielkości dłoni zrobiły się gigantami. Gaw podlewał, ale chyba niezbyt. Może przekwitły po prostu, ale nie wyglądają jakoś najładniej. Będę musiała coś z nim zrobić. Tutaj mam, słuchajcie, zakupy i też będzie film właśnie z zakupami. Nie muszę wam chyba mówić, że jestem bardzo zmęczona, bo już jest późno bardzo. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami ten czas kilkudniowy. Jeśli się podobało, to oczywiście nie zapomnijcie o kciuku w górę. Bardzo serdecznie was pozdrawiam i do zobaczenia, usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!